Towarzysze! Obywatele! Ludu pracujący stolicy! To sądzę, że ten cel uda nam się wspólnie osiągnąć. Jak? Pomożecie! Jak długo ręka wyciągnięta do zgody ma się spotykać z zaciśniętą pięścią? W dzisiejszym odcinku z Filmoteki Bezpieki zamierzamy pokazać film z procesu Stanisława Dębowskiego. Kim był Dębowski i co się stało w tym roku 1978? Stanisław Dębowski był pracownikiem Ministerstwa Spraw Zagranicznych od wczesnych lat 50. No i był pracownikiem bardzo doświadczonym. On już pracował na kilku placówkach. W połowie lat 50. przebywał w misji pokojowej w Laosie, potem placówka w Ganie, w Iranie, potem po raz kolejny w Laosie. No i tam został zwerbowany przez amerykański wywiad. A w roku 78 został skazany na 13 lat więzienia, pozbawienie praw publicznych, grzywnę oraz utratę majątku. A w jaki sposób doszło do werbunku Dębowskiego? Jak w ogóle Amerykanie operowali w Laosie czy też w Wietnamie? Bo wiemy, że te misje, które tam wówczas miały miejsce, to tak naprawdę była duża baza werbunkowa dla CIA. Dębowski przecież nie był jedyną osobą, która współpracowała wówczas z Amerykanami. Jak to wyglądało? No tu musimy się cofnąć do końca lat 60. To znaczy wtedy i Amerykanie, i w ogóle też kraje komunistyczne zdały sobie sprawę z potencjału, jaki drzemie w działalności wywiadowczej w krajach trzeciego świata. Tam nie było takiej kontroli ze strony kontrwywiadu, można było sobie na znacznie więcej pozwolić. I Dębowski, pracując w Iranie, już wtedy jakieś kontakty z Amerykanami nawiązał. To były kontakty na stopie takiej przyjacielsko-oficjalnej, to znaczy po prostu korpus dyplomatyczny w tym kraju się ze sobą kontaktował, spotykał na różnych imprezach. No i ludzie ze sobą rozmawiali i Amerykanie już mu się wtedy zaczęli przyglądać. Okazało się, że jest to człowiek, który jest, owszem, z jednej strony zamknięty w sobie, ale z drugiej strony po alkoholu, po odpowiednio, że tak powiem, po prowadzeniu rozmowy okazuje się, że można różne informacje od niego wyciągnąć. No i ten proces u nich trwał dosyć długo. To było rozłożone na lata. Także kiedy on się pojawił w Laosie jako zastępca szefa misji pokojowej tamtej PRL-owskiej, no to on już wtedy był Amerykanom znany, w związku z czym te kontakty zaczęły się na nowo i w którymś momencie doszło do werbunku. Tutaj warto powiedzieć, że Amerykanie wykorzystywali bardzo aktywnie swoich oficerów, którzy po pierwsze starali się do takich akcji wykorzystywać oficerów, którzy po pierwsze przyjechali kiedyś tutaj do Warszawy na placówkę, czyli już znali jakieś polskie realia, a z drugiej strony oni mieli jakąś grupę oficerów, która była polskiego pochodzenia. Oni znali język polski bardzo dobrze. No, byli w stanie się o wiele łatwiej dogadać z ludźmi z PRL-u. No i z takimi ludźmi właśnie Dębowski miał do czynienia. To był pewnie proces, który po prostu stopniowo ten kontakt był zaciśniany, aż w końcu doszło do werbunku w hotelu w Vientiane. I tam Dębowski został wstępnie przeszkolony przez Amerykanów. Głównie chodziło o kwestie związane z łącznością za pomocą korespondencji i tajnopisów. No, to była sprawa podstawowa, żeby w momencie, kiedy on wróci do kraju, móc ten kontakt z nim jakoś utrzymywać, ponieważ spotkania osobiste to była sprawa bardzo ryzykowna. No właściwie to w warunkach kraju komunistycznego no to było olbrzymie narażanie siebie, czyli oficera amerykańskiego i właśnie agenta. No i tutaj zdecydowano się na drogę korespondencyjną. W momencie, kiedy on wracał do kraju... Czyli innymi słowy wysyłał listy na tak zwaną skrzynkę kontaktową. Tak, tak. To były uzgodnione wcześniej adresy, które otrzymał i tam przesyłał informacje zapisywane tajnopisem albo na wewnętrznej stronie koperty, albo na jakiejś kartce wewnątrz listu. To już wszystko była kwestia uzgodnienia sytuacji w danym momencie. A ta korespondencja była szyfrowana? Znaczy nie, raczej nie. To tutaj nie bawiono się aż tak mocno w to. Zresztą to nie był, on nie był też takim agentem, gdzie to rzeczywiście by prawdopodobnie miało aż takie znaczenie. Znaczy on był w stanie przekazywać przede wszystkim informacje z dziedziny, którą się zajmował, czyli spraw Azji Południowo-Wschodniej, bo on pracował, on miał żonę w ogóle Japonkę, poznaną jeszcze wcześniej. Wówczas, przypomnijmy, Azja Południowo-Wschodnia była kluczowym regionem, w którym ścierały się siły dobra i zła, komunizmu i kapitalizmu, tak to nazwijmy, tak, świata także, wolnego. Dla Amerykanów takie źródło informacji w MSZ-cie było
bardzo korzystne, dlatego że zdobycie analogicznych informacji ze Związku Sowieckiego było znacznie trudniejsze niż w przypadku właśnie kogoś z PRL-u, w związku z czym on był w stanie dostarczyć właśnie informacji na temat tego regionu. Doszło między innymi do takiej sytuacji, kiedy do kontrwywiadu dotarły informacje, że ktoś przekazał informacje dotyczące Tajlandii i tam się zorientowano, że nastąpił jakiś przeciek, ale wtedy to jeszcze nie było do końca wiadomo, kto te informacje przekazał. W każdym razie Dębowski został zwerbowany w Laosie, natomiast kiedy wracał do kraju, Amerykanie jeszcze dodatkowo przeszkolili go, to znaczy nastąpiło to też w hotelach w Paryżu i w Wiedniu, a raz, żeby zamaskować źródła dochodów, ponieważ w ogóle na początek to on dostał olbrzymią sumę w dolarach, a potem jeszcze dodatkowo kupiono mu drogi niemiecki samochód. Także jak wrócił tu do kraju, to wrócił jako majętny człowiek, no ale początkowo w ogóle się nie zorientowano, że coś takiego nastąpiło. No ponieważ na placówkach zarabiało się znacznie lepiej niż w Polsce, więc to mogło umknąć, bo były uwadze kontrwywiadu, ale MSZ był objęty bardzo dużą ochroną kontrwywiadowczą wówczas w tamtych latach i część pracowników, spora część przynajmniej, tak jak wynika z akt, które są dzisiaj dostępne w IPN-ie, była kontaktami operacyjnymi Departamentu Pierwszego albo miała jakieś związki ze służbami wojskowymi. Jak to było w przypadku Dębowskiego? A w przypadku Dębowskiego to było tak, że on te kontakty z bezpieką miał już wcześniej. To znaczy on w momencie wyjazdu na placówkę do Iranu został po prostu zwerbowany. Dosyć typowa sytuacja werbunku dyplomaty, który wjeżdża na placówkę. Tak zwana agentura placówkowa. Tak? No, tak, współpracownik placówkowy to się na ogół nazywało taką kategorię współpracownika, tak dosyć potocznie. W każdym razie on dostał tam zadanie kontaktowania się jeszcze z jedną kobietą, czyli był jako traktowany jako takie źródło, które już, tak powiem, jest trochę bardziej zaawansowane w pracy operacyjnej, a zarazem swoje... Z pracownicą ambasady. Znaczy tak, z osobą zewnątrz placówki. Natomiast swoje meldunki do kraju przekazywał poprzez szyfranta, bo na tych mniejszych placówkach po prostu tam nie było funkcjonariuszy wywiadu takich typowych na ogół, no bo to jest kwestia też kosztów i w ogóle zapotrzebowania. No to raczej chodziło o kwestie takie, nazwijmy to, kontrwywiadowcze bardziej niż wywiadowcze. W związku z czym przekazywał te materiały przez szyfranta. Natomiast wywiad był z niego zadowolony, bo on przekazywał stosunkowo duże meldunki. W związku z czym pojawił się nawet krótko taki pomysł, żeby go, jak to się mówi, ukadrowić, czyli przyjąć do służby i wtedy byłby tak zwanym pracownikiem drugiej linii, czyli oficerem, który jest na stałe poza centralą wywiadu, natomiast jest kadrowym funkcjonariuszem, przekazuje określone materiały, no i też prowadzi agenturę, jeżeli jest taka potrzeba. W jaki sposób Dębowski zwrócił na siebie uwagę kontrwywiadu? No, mówiliśmy, że kontrwywiad rzeczywiście przyglądał się współpracownikom, czy pracownikom raczej, a dyplomacji, a w jaki sposób został nakryty na szpiegostwie? No, wbrew temu, czego można by się spodziewać, nie nastąpiło to na skutek stwierdzenia, że nagle się wzbogacił i nie wiadomo skąd te pieniądze i samochód ma. Nastąpiło to inną drogą. To znaczy, kiedy kontrwywiad prowadził swoje działania w Warszawie, to jego podstawowy... Departament drugi kontrwywiad. Tak, kontrwywiad. Dążył do tego, żeby poddać obserwacji wszystkie osoby, które są podejrzewane o bycie współpracownikami, czy właściwie pracownikami CIA czy innych służb. I tak było w tym przypadku, czyli po prostu amerykański oficer był cały czas obserwowany od momentu przyjazdu do Warszawy. I to była obserwacja bardzo różnego typu. To chodzono z nim, że tak śledzono, jak chodzi na spacer z psem w rejonie Górnego Mokotowa. Zakładano różne takie punkty, z których go obserwowano i śledzono go też po prostu samochodem. I jednego razu się taka sytuacja zdarzyła, że to przyniosło rzeczywiście skutek. To znaczy żona prowadziła samochód i w pewnym momencie w rejonie ulicy Belwederskiej Amerykanin wyskoczył z tego samochodu i przez 15 minut kręcił się po okolicy. No i tak powiem, wykonał kilka co najmniej, że tak powiem, zastanawiających działań. W tym w pewnym momencie zniknął na chwilę za drzewami i jak się okazało, wrzucił list do skrzynki pocztowej. To była taka skrzynka, której nie było za dobrze widać z odległości, gdzie to obserwatorzy mogliby ewentualnie stwierdzić. No i spenetrowano zawartość tej skrzynki, tam w sumie dwóch skrzynek, no i się okazało, że znaleziono list, który budził dosyć duże podejrzenia, bo to są czasy, przypomnijmy, kiedy skrzynki pocztowe były dwóch kolorów. Były zielone miejscowe i czerwone zamiejscowe. I się okazało, że w zamiejscowej znaleziono list do Warszawy, który był też bardzo dziwnie zaadresowany, bo obok kodu pocztowego było Warszawa myślnik Bielany, w związku z czym to też raczej się tak nie robiło. Zamiast formułki szanowny pan był obywatel. Mhm. Takich kilka elementów było dosyć dziwnych. Poza tym na liście nie było nadawcy. Jak się okazało, tam były po prostu jakieś imiona. A list dotyczył tego, że po prostu jacyś rzekomi znajomi mieli go odwiedzić, nie zastali go w domu i go tam pozdrawiają i coś tam było wspomniane o tym, żeby ich tam chyba włożyć.
Łodzi odwiedził, czy coś tego typu. W każdym razie no, przeanalizowano ten list bardzo gruntownie, znaleziono tam ileś różnych charakterystycznych zwrotów, które raczej nie były typowe dla języka polskiego, gdzie po prostu pewna konstrukcja zdania, jakieś zwroty grzecznościowe, no, pewne formy jednak budziły zastanowienie. Ale nie był to tajnopis. Nie. To był normalny list. Prawdopodobnie tam były po prostu umówione frazy jakieś w tym liście, które miały przekazywać konkretny komunikat agentowi. No i biorąc pod uwagę okoliczności tego całego zdarzenia, ponieważ list ewidentnie był nadany do Dębowskiego, poddano go bardzo intensywnemu rozpracowaniu. Ta sprawa nosiła kryptonim Adriapan. To jest ten początek Adria, to w ogóle jest jeszcze fragment kryptonimu tego oficera, także to w kontrwywiadzie te kryptonimy takie częstokroć były do siebie dosyć podobne, tam był cały system z tym związany, dlaczego to tak było. Oficera CIA. Tak, oficera CIA, oczywiście. No i w każdym razie Dębowski został poddany rozpracowaniu i zajmowały się tym właśnie dwie jednostki, to znaczy i kontrwywiad, Wydział Amerykański Kontrwywiadu i wywiad. Departament Pierwszy. Tak, Departament Pierwszy, Wydział Kontrwywiadu Zagranicznego. No i poddano go wszechstronnemu rozpracowaniu, czyli wszystkie możliwe podsłuchy, podglądy, fotografie. Sprawdzano jego miejsce pracy, penetrując biurko i różne szuflady, szafy i tak dalej. Miały miejsce przez ten czas bardzo różne nieszablonowe działania. Na przykład funkcjonariusz pojechał za nim na wakacje i tam się zaprzyjaźniał z nimi jego żoną. Okazało się, że Dębowski ma rzeczywiście dosyć duży problem z alkoholem, że z żoną właściwie jest prawie że w separacji i okazało się, że jest bardzo zamknięty w sobie. Próbowano tam podstawić mu kobietę, czyli jakoś stworzyć taką sytuację, żeby się zorientować, czy jest podatny na tego typu nacisk. Okazało się, że nie jest. No i właściwie sprawiał takie przygnębiające wrażenie, w związku z czym też okazało się, że nawet to, bo dodajmy, te wakacje to były w rejonie poligonu w Orzyszu, w związku z czym to są tereny wojskowe. Liczono na to, że wykaże jakieś zainteresowanie tymi sprawami obronności, a się okazało, że nie. No więc to, że tak powiem, przemawiało na jego korzyść. No ale z drugiej strony po pewnym czasie kontrwywiad znalazł podobny list. Właściwie jak się potem okazało w wyniku ekspertyzy, pisany przez tą samą osobę, a podpisany inaczej, który też był do niego. I właściwie cały czas, tak powiem, już tak powiem, coś się działo, ale jeszcze brakowało przekonujących dowodów. Nawet żeby zebrać niektóre informacje i zweryfikować, doszło do takiej sytuacji, że wywiad ponownie nawiązał z nim współpracę, tylko po to, żeby go obserwować. I przez 2 lata spotykał się z nim funkcjonariusz, rozmawiał, różne pytania zadawał, żeby właśnie stwierdzić, czy te imiona, że tak powiem, tych znajomych tam podpisanych tylko właśnie imieniem, czy to są jakieś faktyczne osoby, czy coś, ale to wszystko było robione w taki sposób, żeby się nie zorientował. No i on wparł dopiero w czerwcu 1977 roku, czyli jednak po 5 latach od werbunku. Po 6 od powrotu do, i po kilku od powrotu do kraju, więc to jest jednak dosyć późno. Natomiast wpadł dlatego, że Amerykanie przekazali list z tajnopisem. No i w tym momencie, ponieważ tam jeszcze były jakieś instrukcje szpiegowskie, coś takiego już ewidentnego, to on został właśnie błyskawicznie aresztowany, poddany śledztwu. No i on się, zdaje się, przyznał jednak do bardzo dużej części tego, co się działo i okazało się, że właściwie te wszystkie podejrzenia, które były wobec niego, potwierdziły się. A jak wyglądał proces i do czego się przyznał? Jak wyglądała działalność samego Dębowskiego na rzecz Amerykanów? Proces, no, przygotowania do procesu, całe śledztwo się toczyło właściwie do końca roku 1977. No i to, co tutaj na filmie można zobaczyć, to już jest sala sądowa, to jest druga połowa stycznia 1978 roku. Proces trwał kilka dni. Dębowski właściwie powiedział o tym, jak to mniej więcej wszystko wyglądało. On specjalnie nie miał wyjścia tak naprawdę. No tu warto podkreślić, że gdyby to się stało, powiedzmy, nie wiem, 10, może 20, bardziej nawet 20 lat wcześniej, to on by został skazany na karę śmierci. To byłoby ewidentne, ponieważ no tu fakt, że takim prowadzenie działalności szpiegowskiej został udowodniony. No natomiast to już są trochę inne czasy, w związku z czym już ten wyrok 13 lat można uznać za łagodny w stosunku do tego, co było wcześniej. W każdym razie, przygotowując się w ogóle do tej rozprawy, to tam jeszcze między innymi placówką wywiadu za granicą zlecono obfotografowanie na przykład tych miejsc, gdzie on się spotykał, gdzie był szkolony w hotelu, w Vientiane, poszczególne miejsca, gdzie mieszkał, właśnie hotel, w którym się spotykał. No, bardzo dużo różnych takich działań dodatkowych wykonano, bo chodziło o to, żeby się zorientować, czy jeszcze po drodze się nie zdemaskuje jakichś innych szpiegów. No bo biorąc pod uwagę, że już tak powiem zostali zdemaskowani konkretni oficerowie, no to trzeba było ustalić, z kim się jeszcze kontaktowali, bo to nigdy do końca nie wiadomo. Poza tym czasem może być tak, że dany agent jest tak naprawdę tylko łącznikiem, a ktoś, kto jest rzeczywistym agentem, jest gdzieś dalej, w związku z czym chodziło o wykluczenie tych wszystkich alternatyw. No ale okazało się, że właściwie tutaj szpiegiem był on sam, w związku z czym
no, został skazany i właściwie no, taka sprawa była ewidentna. A czy wiemy, jakie były dalsze losy, czy odsiedział wyrok? Nie potrafię tego powiedzieć. Trudno powiedzieć. No, on był chyba w nie najlepszym stanie zdrowia, więc te 13 lat wypadało bodajże w roku 90 albo 91, więc prawdopodobnie jeżeli wyszedł na wolność, to właśnie wtedy. A teraz chciałbym Państwa zaprosić na pokaz materiałów archiwalnych z procesu Stanisława Dąbrowskiego, człowieka, który szpiegował dla CIA. Serdecznie zapraszam. Otwieram rozprawę przed Sądem Warszawskiego Okręgu Wojskowego. Rozpoznana będzie sprawa obywatela Stanisława Dębowskiego, oskarżonego o popełnienie przestępstwa z artykułu 124 paragraf 1 kodeksu karnego w związku z artykułem 129 kodeksu karnego. Oskarżony doprowadzony został na rozprawę pod konwojem. Wysoki Sądzie, w imieniu reprezentowanego przeze mnie Urzędu Naczelnego Prokuratora Wojskowego oskarżam Stanisława Dębowskiego, syna Józefa, o to, że pełniąc obowiązki szefa delegacji polskiej przy Międzynarodowej Komisji Nadzoru i Kontroli w Laosie w latach 1972-1973, a następnie po powrocie do kraju od 1973 roku do chwili aresztowania, to jest do dnia 6 czerwca 1977 roku, jako ekspert w Departamencie II Ministerstwa Spraw Zagranicznych Polskiej Rzeczpospolitej Ludowej w Warszawie wziął udział w wywiadzie Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej pod nazwą CIA na szkodę interesów politycznych PRL i państw sprzymierzonych w ten sposób, że w latach 1972-1973 w rozmowach z pracownikami wywiadu USA i ambasady USA w Laosie przekazywał stanowiące tajemnicę państwową Polskiej Rzeczpospolitej Ludowej informacje dotyczące rozmów dyplomatycznych w Hanoi i uzyskanych danych politycznych ze źródeł nieoficjalnych, a także informacje o danych personalnych pracowników delegacji Polski przy Międzynarodowej Komisji Nadzoru i Kontroli w Laosie. Po drugie, podczas pobytu w Laosie został zawerbowany do stałej współpracy z wywiadem USA, a następnie w Laosie i Austrii przeszkolonym w zakresie form i metod utrzymywania kontaktów i utajnionej korespondencji z Centralą Wywiadu USA, jak również poinstruowany o tematycznym zakresie wiadomości, jakie miał zbierać dla tej Centrali Wywiadu. Po trzecie, wziął udział w szeregu spotkaniach z pracownikami wywiadu USA w Laosie i Austrii, a na spotkaniu w Wiedniu dysponował stanowiącymi tajemnicę państwową i służbową dokumentami i notatkami dotyczącymi szeregu wiadomości politycznych o Wietnamie, Chińskiej Republice Ludowej i Laosie oraz zagadnień militarnych w Laosie. Przewoził te dokumenty z Laosu do Warszawy przez Paryż i Wiedeń w prywatnym bagażu, który poddany został kontroli policyjnej w Paryżu, a następnie dokumenty te przechowywał w swoim mieszkaniu w Warszawie i nie przekazał ich przełożonym w Ministerstwie Spraw Zagranicznych Polskiej Rzeczpospolitej Ludowej. Po czwarte, podczas rozmów z pracownikami wywiadu USA w Laosie przyjął obietnicę korzyści majątkowej za wyrażenie zgody na współpracę z tym wywiadem w kwocie 10 tysięcy dolarów USA, z czego wstępnie w Austrii w 1973 roku przyjął zakupiony mu przez ten wywiad samochód osobowy marki BMW 2002 za 11 400 marek Republiki Federalnej Niemiec, którym dysponował do 1975 roku, a następnie sprzedał go za około 200 tysięcy złotych. Po piąte, po powrocie do kraju, jako ekspert w Departamencie II MSZ-PRL, systematycznie gromadził dokumenty dostępne mu z tytułu zajmowanego stanowiska służbowego, zawierające istotne polityczne informacje o polityce zagranicznej Polskiej Rzeczpospolitej Ludowej z różnymi państwami, w tym dotyczące Chin, Indii i innych państw, będąc w stałej gotowości do przekazania informacji wynikających z tych dokumentów wywiadowi USA. Po szóste, począwszy od 1973 roku w Warszawie, utrzymywał korespondencję z Centralą Wywiadu USA za pomocą pisma utajnionego, otrzymując i wywołując przy pomocy wynikających z przeszkolenia wywiadowczego metod otrzymaną korespondencję oraz wysyłając tajnopisy sporządzone osobiście na adres skrzynki kontaktowej w Szwecji. Po siódme,
korespondencji do Centrali Wywiadu USA, informował o swojej gotowości do przekazywania oczekiwanych przez ten wywiad wiadomości, o aktualnym stanowisku służbowym i kwestiach związanych z niemożnością wyjazdu do państw kapitalistycznych na spotkanie z pracownikami wywiadu, a także o innych kwestiach dotyczących możliwości kontynuowania dalszej działalności szpiegowskiej. To jest o popełnienie przestępstwa z artykułu 124 paragrafu 1 kodeksu karnego w związku z artykułem 129 kodeksu karnego. Kogo tam personalnie znał? Pracowników. Personalnie znałem Holanda, który był takim odpowiednikiem i on był wyznaczony przez swoją ambasadę do spraw komisji. Tak. I kogo jeszcze? Kiedy Holanda poznaliście? Holanda nie, zaraz po przyjeździe. Zaraz po przyjeździe. I jak często spotykaliście się z Holandem? No nie często, raczej rzadko, na przyjęciach więcej. W ambasadzie byłem 2 albo 3 razy tylko u niego. Tak. 2 albo 3 razy byliście u niego w ambasadzie, a tak to najczęściej na przyjęciach. Na przyjęciach. Tak? Kiedy, doszło do rozmów między Holandem a wami na tematy związane z naszym personelem? Nie prowadziłem takich rozmów z Holandem. Żadnych tego rodzaju rozmów? Tego rodzaju nie. To były rozmowy tylko takie. Wymiana informacji o aktualnej sytuacji, jak to się robi, to się czyni w rozmowach. A rozmowy te, które miały miejsce w Hanoi? O tych rozmowach wydaje mi się, że powiedziałem coś, ale bardzo ogólnie. Coś powiedzieliście, ale bardzo ogólnie. Co konkretnie? No, powiedziałem, że Wietnamczycy będą sami chcą pokoju i do tego pokoju w końcu dojdzie, że czekają tylko na Amerykanów. Czy również mówił coś na temat stanowiska państw socjalistycznych w tej kwestii Polski, Związku Radzieckiego? Nie mówię. Jeżeli chodzi o te kwestie poruszone w Hanoi dotyczące zawarcia pokoju. Nie były poruszane w Hanoi kwestie państw socjalistycznych odnośnie zawarcia pokoju. Nie, tylko po prostu przekazaliście taką informację, która była ze strony Wietnamczyków. Tak, ze strony Wietnamczyków. Wam przekazana, żeby utrzymać czy zachować status quo, tak, że są gotowi zawrzeć pokój. I to była ta nowość, jak mówicie, ponieważ poprzednio nie wysuwano w ten sposób, nie stawiano tak sprawy, mówiono o walce aż do całkowitego zwycięstwa, tak? No i co Holand na ten temat? No, też powiedział coś takiego, że Amerykanie są zawsze gotowi i czekają na stronę wietnamską. Taka była jego reakcja. Proszę oskarżonego, czy oskarżony wiedział, kim jest, jakie stanowisko zajmuje i czy może te wiadomości, te informacje, które przekazaliście, jemu przekazać służbom wywiadowczym Stanów Zjednoczonych? No jakie stanowisko zajmował dodatkowo, to nie wiedziałem. Był pierwszym sekretarzem ambasady do spraw politycznych. Tak się przedstawiał. No to czy przekaże, czy nie przekaże, no to trzeba się liczyć z tym, że każdy pracownik służby dyplomatycznej jest zobowiązany do przekazywania. Oczywiście. Czyli z tym się liczył, że może być przekazany. Że może, a w zasadzie właściwie i powinien. Jeżeli to było to, co mogło zainteresować. Tak, w jakich okolicznościach i kiedy poznał następnego obywatela Stanów Zjednoczonych, który znajdował się w Laosie, tego Dona, tak? Don Ellis. Tak. No tego poznałem, ktoś mi przedstawił go na jednym z przyjęć, chyba misji wojskowej francuskiej. Tak. No i potem już tak jakoś się ułożyło, częściej się spotykaliśmy, potem prywatnie też. No ale jak doszło w ogóle tak? To przecież przedtem spotykaliście się też z Amerykanami, prawda? A jak to się stało, że tutaj nastąpiło jednak jakieś takie zbliżenie z tym Donem Ellisem? No to mi trudno wyjaśnić. To są już jakieś osobiste predyspozycje. Umiejętność podejścia, zbliżenia się. Z jego strony, tak? Z jego strony. Tak. I tak jak uważacie, pierwsze spotkanie miało miejsce na przyjęciu w ambasadzie? Nie w ambasadzie, w wojskowej misji francuskiej. W wojskowej misji francuskiej.
Kiedy to mniej więcej mogło mieć miejsce? To było w lecie. W roku 72? Drugi, tak. W lecie w 1972 roku. I czy pierwsze rozmowy dotyczyły od razu może z jego zachowania, czy wynikało, że jest zainteresowany jakimiś wiadomościami, które ewentualnie chciałby od was uzyskać? Nie, nic nie wynikało z pierwszych spotkań i rozmów. Nie wynikało. I kiedy i gdzie spotykaliście się w późniejszym okresie? No to już różnie. Też często na przyjęciach, a potem już w restauracji, a w końcowej fazie u niego w domu. Tak. Ile takich spotkań mogło być przed zgłoszeniem przez niego tej oferty przystąpienia do współpracy z wywiadem USA? No trudno mi powiedzieć, ale kilkanaście było na pewno. Kilkanaście. I to były spotkania różnie. U niego w mieszkaniu, w restauracji. Restauracji. I również w misji, gdzie pracował, tak? Nie, nie było. Tam nie byliście. Czy wtedy rozmawialiście na temat tego, w jaki sposób będziecie się spotykali? Czy to ma być jawne jakieś tam takie spotkania, czy też, czy że należy zachować ostrożność? Nie, początkowo nic nie, na ten temat nie mówiliśmy. Po prostu spotkamy się, czy będziesz tam, czy tam. Czy zapytania, w formie zapytania. Dopiero później, kiedy byłem u niego w domu, to on zwrócił uwagę, że wolałby, żeby nie, samochód komisji nie parkował przed jego domem. Czym to tłumaczył? No, ja specjalnie nie nalegałem. W pewnym razie niejasno tłumaczył. Niejasno tłumaczył. W każdym razie zwraca uwagę na to, żeby samochód misji, którym przyjeżdżacie, nie parkować nie obok parkować. Jego domu, tak? No i jak wobec tego te dalsze spotkania się odbywały? Dojazdy? No wtedy, kiedy jechałem do niego do domu, to zostawiałem wóz gdzieś za sąsiedniej uliczce lub przez restaurację. Parę kroków poszedłem pieszo. Czy jeździliście tylko samochodem misji? Nie, jeszcze jego wozem też jeździliśmy. I jego wozem też. Kto wtedy prowadził samochód, jeśli jego wozem jechał? Elis prowadził. Elis osobiście sam prowadził, tak? Natomiast samochód misji, jak do niego jechaliście, kto prowadził? Ja prowadziłem. Czy tam był taki zwyczaj, że sami prowadziliście zawsze samochód, czy...? Nie, no jak jechałem gdzieś oficjalnie, jechałem z kierowcą. No. Kiedy tak prywatnie, wieczorem, w nocy, to raczej sam, żeby trzymać szofera. I na spotkania z Elisem jeździliście sam, bez kierowcy. Tak. Czy jeszcze przed złożeniem przez Elisa tej oferty przystąpienia do współpracy, czy były jakieś dyskusje na temat osób pracujących w naszej komisji, w polskiej misji? No, kilka razy pytał mnie, kto jest ten pan, czy tamten pan. Tak. No, ale to ja odpowiadałem, jest pracownikiem naszej delegacji, jest sekretarzem, czy jest sekretarką, czy jest pułkownikiem, szefem wojskowym. Czy przy tym interesował się, czym ci ludzie są z zawodu, gdzie pracowali poprzednio przed przyjazdem? Nie, nie interesował się. Proszę? Nie interesował się. Czy była rozmowa jakaś na temat tego, kto spośród pracowników jest z resortu MSW? Nie, nie było. Takiej rozmowy w ogóle nie było? No to wobec tego, jak pytał o te osoby, to co mówiliście? Tylko tyle, że to jest sekretarz, a to jest pułkownik? No tak, no ja też pytałem, ale to był taki zwyczaj, kogoś się zobaczyło, czy zwykła ciekawość po prostu, co on robi, skąd jest. No konkretnie, o jakie osoby jeszcze chodziło? No nie pamiętam, ale chyba o całą delegację po kolei. Chyba o całą delegację po kolei chodzi. Proszę oskarżonego, kiedy zgłosił ofertę współpracy z wywiadem? To było chyba w grudniu 72 roku. W grudniu 72 roku, czyli ta wasza znajomość trwała już... To gdzieś od sierpnia. Od sierpnia. Od września. Tak. I w grudniu 72 roku, gdzie to miało miejsce? To miało u niego w domu.
u niego w domu na jednym z kolejnych spotkań, tak? Tak. Co tam i w ogóle w jakich okolicznościach wyszło to, że zgłosił wam właśnie taką propozycję? No tak, jedliśmy, piliśmy po prostu i tak jak zaznaczyłem tam w śledztwie. Tak. Powiedział, że ma dla mnie zainteresującą propozycję. Tak. Ja zapytałem. No on powiedział wtedy, że chce współpracować z nami. No ja na to odpowiedziałem dość w sposób odruchowy, niegrzeczny. No ale on nalegał na tym, żebym się zastanowił. No i potem dałem. Myście mu odpowiedzieli w sposób taki odruchowy i niegrzeczny, ale on nalegał dalej, żeby się zastanowić, żeby rozważyć tego propozycję, tak? Tak, żeby rozważyć, się zastanowić i rozważyć. No to może dalszy ciąg na ten temat po przerwie. Zarządzam 10-minutową przerwę. Jawny i potraktowany jako prywatny niemalże dokument służący dla potrzeb publicystycznych czy coś w tym rodzaju. W moim przekonaniu w żadnym wypadku tak nie mogło być, ponieważ dokument ten z uwagi na treść zawartą miał wszelkie cechy dokumentu tajnego. Wszelkie informacje dotyczące sił zbrojnych i działań militarnych na terenie Laosu były dokumentami tajnymi i ten również był dokumentem tajnym. Także, jak powiem, likwidowanie gryfu tajności, traktowanie tego dokumentu jako dokument, prawda, jawny, no, było naruszeniem na pewno przepisów o zachowaniu w tajemnicy, prawda, państwowej. Bo formalnie kierownik mógł zmienić. Kierownik oczywiście ma prawo. Czy świadek, gdyby był na miejscu, no, zmieniłby? Nie, w żadnym wypadku, bo w moim przekonaniu i tak przecież taki jest sens, że o tym, czy jest gryf tajności, decyduje treść dokumentu, a nie swobodna wola, prawda, upoważnionego pracownika do tego. Proszę świadka, po powrocie oskarżonego do kraju, czy świadek zetknął się z oskarżonym? Tak jest, po jego powrocie zetknąłem się, pracowaliśmy w jednym departamencie. W jednym departamencie. Czy świadkowi jesteś wiadomym o tym, że by oskarżony czynił jakieś starania? Czy świadek wie, czy to były jakieś starania z jego strony, czy jakieś luźne tylko rozmowy na ten temat? Więc o tym, że stał się o pracy na odcinku chińskim, wiem nie bezpośrednio od niego, a od Tworoga, który był wtedy PO dyrektorem departamentu. Ja wtedy prowadziłem odcinek indochiński jako radca ministra. Znaczy wchodziłem niejako w skład kierownictwa departamentu i Tworóg informował mnie, że prawda, Dębowski chciałby pracować na odcinku indochińskim, no i że on uważa, że Dębowski na tym odcinku, przepraszam, na odcinku chińskim. Świadka, jaka była sytuacja polityczna i militarna na Półwyspie Indochińskim podówczas, kiedy kierownikiem delegacji Polski w Laosie był świadek, a pracował razem ze świadkiem oskarżony Dębowski? Chodzi mi o to, czy toczyły się działania wojenne, czy nie. W tym czasie, kiedy ja byłem szefem delegacji i w okresie wspólnej pracy z Dębowskim na terenie Indochin. Także żadnych informacji, jeśli chodzi o stronę polityczną, obywatel Dębowski mi nie przekazał. Musiałem jakoś swoimi drogami zbierać te informacje, które były niezbędne dla orientowania się w sytuacji, jaka tam istniała. Czy miał kiedyś miejsce fakt, ażeby świadek przygotowywał materiały jakieś, tak, czy notatkę Dębowskiemu? Tak. Proszę powiedzieć, co to była za notatka, charakter tego dokumentu i czego dotyczyło? Przyszło polecenie z kraju, z Ministerstwa Spraw Zagranicznych do szefa misji, do obywatela Dębowskiego, aby przygotował się do zreferowania spraw polityczno-wojskowych na terenie, sytuacji polityczno-wojskowej na terenie Laosu.
i żeby przybył na naradę do Hanoi. Tam będzie obecny, miał być i był oczywiście wiceminister, podsekretarz stanu, towarz Czapla. No, towarz obywatel Dębowski zwrócił się do mnie, jako do starszego doradcy wojskowego, abym przygotował jemu tą część tego referatu od strony wojskowej, co ja też uczyniłem. Miałem prawie, że to przygotowane, bo jak przyjechałem tam na miejsce, to moim zadaniem było się przede wszystkim zorientować w sytuacji. Co w szczególności, w tej notatce wyeksponował świadek? Wyeksponowałem w ogóle wszystkie siły zbrojne, które znajdowały się na terenie Laosu, a więc królewskie siły zbrojne, neutrałów, Suwanafumy premiera, siły zbrojne, dużych nie było, Patet Lao i inne oddziały, które znajdowały się w tym czasie na terenie Laosu, również amerykańskie, z oddziałami specjalnymi. A do tych było bardzo trudno oczywiście ustalić, bo oni... Skąd wziął świadek materiał dla określenia sił zbrojnych? Czy z jakichś oficjalnych publikacji, z prasy? Proszę Wysokiego Sądu zwolnić mnie z odpowiedzi na to pytanie. Nie, no tu nie chodzi o ujawnianie szczegółów jakichś operacyjnych, prawda, którymi dochodziliście, tylko czy to było w wyniku no, pracy naszych, prawda, naszej kadry, czy to po prostu chodzi o znajomość tego problemu, zebranie jak gdyby wszelkich informacji, jak znajdowały się w publikacjach codziennych? Nie. Czy można to było na podstawie codziennych gazet, nie, prawda? Ponieważ nie, publikacje tam, jeśli chodzi o siły zbrojne, jedynie tylko podawały krótkie wiadomości, komunikaty o starciach między oddziałami Patet Lao a królewskimi siłami. Jeśli chodzi o stany i uzbrojenie, tego nie podawano w prasie. Ja bynajmniej się nie spotkałem. Były pewne rzeczy, gdzie można było domyśleć się, osoba wojskowa mogła sobie oczywiście dopracować pewne rzeczy. Domyśleć się też nawet. Ale z oficjalnych źródeł tych danych zebrać tam. W żadnym wypadku nie można. Czy ten dokument, który przekazaliście oskarżonego, zawierał treści jawne czy niejawne? Nie, dla naszej komisji to było według mojej oceny i oczywiście dokument tajny. I ja nadałem gryf tajności temu dokumentowi, przekazując oskarżonemu Dębowskiemu. Czy ten dokument był zarejestrowany w waszych, nie, waszej kancelarii? Nie, to on nie miał takiego charakteru tajny, jak to u nas jest w wojsku. Tak. A po prostu wewnątrz tej komisji, bo my nie mieliśmy tam, prawda, mieliśmy jedną kancelarię, jedno biuro, szafy mieliśmy, plombowaliśmy i tak dalej. Czy nastąpiło także jakieś pokwitowanie tego dokumentu przez Dębowskiego, czy po prostu na zlecenie, nie, szefa przekazujecie? Tak, to szef był, jego... był przełożonym w tym czasie moim, zażądał, ja przekazałem. I widziałem telegram zresztą. I oskarżony Dębowski wyjechał na to naradę do Hanoi. Czy kiedyś świadek spotkał oskarżonego w stanie nietrzeźwości? Jeśli tak, to jak często, tak, kiedy, gdzie? O tak, rzeczywiście dość często to się zdarzało. Raczej uchylał się od nadużywania alkoholu obywatel Dębowski w czasie tym, kiedy przebywała jego małżonka, Wentiane. Więc rzeczywiście nastąpiła kolosalna poprawa w tym okresie. Obywatel Dębowski bardzo mało był widziany, żeby był dość tak w stanie takim jak poprzednio, tak, względnie po wyjeździe małżonki. No, na naradzie również w Hanoi, co się dowiedziałem od wiceministra Czapli, przybył z opóźnieniem i w stanie nietrzeźwym. I wówczas minister Czapla oświadczył, że obywatel Dębowski będzie odwołany z Laosu za niewłaściwe postępowanie. To się dowiedziałem właśnie od ministra, tak, Czapli.
Czy jeszcze znany jest świadkowi jakiś fakt gdzieś wprawienia się w stan nietrzeźwości na którymś z przyjęć tak, na wysokim szczeblu? Oczywiście, było przyjęcie u premiera. Ja nie byłem obecny, tylko to, co słyszałem. Tak. Od innych tam towarzyszy, którzy byli. Z ambasady radzieckiej, z czeskiej, że obywatel Dębowski był również jako szef misji naszej zaproszony do premiera na kolację. Przyszedł w stanie nietrzeźwym. Także do tego stopnia jadł zupę i wziął solniczkę posolić tą zupę i ta solniczka upadła i podobno rozprysła się ta zupa na jego sąsiadów z lewej i z prawej strony. Potem zasnął nad talerzem. No takie oczywiście była zgorszenie wśród nas, że nasz szef misji w ten sposób zachowuje się. Czy świadkowi coś jest wiadome na temat ewentualnie jakichś takich bliższych kontaktów z określonymi osobami spośród właśnie obywateli USA? No więc były fakty, że do willi, w której mieszkał obywatel Dębowski, bo oddzielnie mieszkał tak. willi, przychodzili właśnie Amerykanie po cywile. O nieznanych oczywiście nazwiskach. W tej chwili nie mogę wymienić. Ale w jakim celu, jakie rozmowy tam były prowadzone? Podobno na kieliszka. Podobno na tak. Tak. Obywatel prokurator. Mam kilka pytań, niedużo, wysoki sądzie. Proszę świadka, odnośnie tego dokumentu, który świadek sporządzał. Czy gdyby oskarżony Dębowski jako podówczas szef delegacji Polski zwrócił się do świadka o zmianę gryfu tajności na jawny, gdyby oceniał ten dokument jako jawny, czy by świadek jako autor tego dokumentu zgodził się na taką... Nie zgodziłbym się, bo ten dokument nie mógł wyjść poza ramy naszej komisji. Rozumiem. Proszę świadka, jaki los spotkał ten dokument? Co się z nim stało? Czy przekazany po wykorzystaniu został do kancelarii delegacji polskiej, czy też nie. Czy informował oskarżony świadka, co jaki los też tego dokumentu? Ja się pytałem dwukrotnie, gdzie ten dokument. Obywatel Dębowski odpowiedział, że nie ma przy sobie, chyba zostawił w Hanoi. No takie wymijające było stwierdzenie. W każdym bądź razie dwukrotnie zwracałem się i nie otrzymałem z powrotem tego dokumentu. To słowo zostawił w Hanoi. Czego mogło dotyczyć w Hanoi? No, że tam może ministrowi, ministrowi tam była narada. Tak, no, trudno mi w tej chwili powiedzieć, jaki los miał, bo nie wrócił. Ten dokument nie wrócił do mnie. Absolutnie. Czy oskarżony mówił coś świadkowi na temat, jak została treść tego dokumentu wykorzystana na naradzie w Hanoi? Tak, ja się pytałem. Oskarżony Dębowski stwierdził, że wypadł na tej naradzie najlepiej ze wszystkich szefów misji. A potem jak się dowiedziałem, to rzeczywiście najlepiej, że się skończyło dowołaniem do kraju. To znaczy oskarżony wypadł najlepiej, ale mi chodzi... Tak do mnie, że ten materiał, tak? Ten o sytuacji wojskowej był bardzo przydatny i najlepiej naświetlał sytuację spośród innych, którzy referowali, w innych krajach oczywiście. Rozumiem. Jeszcze jedno pytanie mam do świadka. Proszę świadka, świadek tam dłuższy czas był w Laosie. Proszę ocenić według własnych służbowych i osobistych obserwacji, jak wyglądała sytuacja nasilenia, ewentualnie nienasilenia obecności Amerykanów w Laosie. No, to się rzucało w oczy. Wprawdzie w mundurach oni nie chodzili, ale tam było około 250 atasze, byłych atasze wojskowych skoncentrowanych właśnie w Laosie, którzy zajmowali się wyłącznie penetracją. Stolica Laosu to drugi Berlin zachodni względnie Wiedeń. Splot wszystkich obcych wywiadów na terenie Laosu. To świadkowi było wiadomo, tak. Jako starszemu doradcy wojskowemu. A szefowi delegacji, czy taka takie zorientowania o sytuacji również było dostępne? No chyba tak, ponieważ ja na naradach naszych krótkich delegacji
Ostrzegam wszystkich towarzyszy,